Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda przykładowa odprawa lotniskowa. Jesteśmy na lotnisku Korfu w Grecji i będziemy udawać się do Katowic. Mamy duże torby, walizki, w związku z czym szukamy check-in, czyli odprawy bagażowej dla danej linii lotniczej, w tym wypadku Small Planet, i nasz bagaż zostanie zmierzony, zważony, oznaczony i skierowany do samolotu. I po tym etapie już nie mamy naszego dużego bagażu. Został on skierowany do samolotu. Następnie udajemy się do kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli paszportowej. No i teraz czekamy, cierpliwie czekamy i pamiętajmy o warunkach, co możemy wnieść, a co nie możemy wnieść. Czyli jakieś butelki z Coca-Colą, to wszystko do wyrzucenia, nie możemy z tym się udać dalej. No dobra, dostaliśmy się tutaj do pracownika, funkcjonariusza, który weryfikuje nasze dokumenty, czy wszystko jest ok. Wykładamy do tacek, do kuwet wszystkie nasze bagaże i zostajemy my oraz nasze bagaże prześwietleni. Jeżeli wszystko jest ok, sprawdzane zostaną nasze paszporty i udajemy się już do punktu, z którego możemy sobie coś tutaj kupić, na przykład jakieś napoje, ewentualnie skorzystać z toalety, i będziemy oczekiwać na informację, przy której bramce, czyli przy którym gate, będziemy kierowani do naszego samolotu. Mamy tutaj kartę boarding card, która informuje o miejscu w samolocie. Podchodzimy sobie do tablicy informacyjnej i patrzymy na destination, czyli cel Unię Katowice, lot Small Planet P78378 o 7:25:05 gate, czyli brama, tak jak tutaj widzicie, gate 5, czyli 05. Nasz samolot już czeka, no i musimy oczekiwać teraz na start tego całego procesu, który nazywa się boarding, czyli inaczej mówiąc, my będziemy kierowani, znaczy najpierw będą sprawdzone nasze oczywiście karty pokładowe, czyli boarding card, i będziemy kierowani do samolotu. Tak jak tu widzicie, rozpoczął się proces boarding i wszyscy są teraz już po kolei kierowani do samolotu. Do samolotów nie idziemy piechotą, do samolotów jedziemy autobusem, tak żeby nikt nie biegał po lotnisku. Tak więc udajemy się do podstawionego autobusu, siadamy i autobus podjedzie bezpiecznie pod dany samolot i wchodzimy do samolotu, zajmujemy nasze miejsca. Starajmy się to robić szybko, tak żeby nie tamować miejsca oczywiście w samolocie innym, którzy chcą się też dostać do swoich siedzeń. No dobra, tak więc wsiadamy do naszego autobusu. Jak widzicie, mamy tutaj plecaki, jakieś torby. Pamiętajcie, żeby upewnić się u danego operatora, jakie mamy maksymalne ciężary podręcznych bagaży, czy też jakie wymiary możemy wnieść do samolotu, tak żeby się nie okazało, że my jako podręczny bagaż wymyślimy sobie, znaleźliśmy sobie walizkę. Oczywiście to nie przejdzie. Tak więc żadnych narzędzi nie możemy mieć w bagażu podręcznym, żadnych niebezpiecznych przedmiotów. A pamiętajcie też o bardzo ważnej rzeczy. W swoich smartfonach, czy też laptopach, tabletach musicie włączyć tryb samolotowy podczas całego lotu, ewentualnie urządzenie kompletnie wyłączyć, jeżeli takiego trybu dane urządzenie nie posiada. No dobra, weszliśmy już sobie do naszego samolociku, znaleźliśmy nasze miejsce, podłożyliśmy nasz bagaż podręczny do góry, do schowka, ewentualnie możemy mieć przed sobą, przed nogami, jeżeli są tam jakieś potrzebne rzeczy, i zajmujemy swoje miejsce. Ja tutaj, że mieliśmy troszeczkę więcej czasu, postanowiłem zwiedzić samolot, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. A wygląda to tak, jak zresztą widzicie. Bardzo fajnie, Small Planet polecam wszystkim, jeżeli ktoś z Was będzie leciał na jakieś wakacje liniami Small Planet, polecam, bez dwóch zdań, wszystko jest w najlepszym porządeczku. No dobra, tak więc zaczynamy startować, czyli samolot udaje się na pas startowy i będziemy wykonywać tak zwany take-off, czyli będziemy po prostu wznosić się do góry oczywiście. Mamy tutaj w Korfu w Grecji bardzo krótkie lotnisko, w związku z czym samolot musi dać pełną moc na silniki, hamulec zwolnić i fru, bo inaczej oczywiście skoczymy do, a może bardziej wlecimy do morza. W związku z czym pełna moc, fru i lecimy do Polski. Naturalnie
niczego się tutaj nie boimy, siedzimy sobie, oczywiście pasy muszą być zapięte, obsługa nam wszystko przed lotem wyjaśni, w jaki sposób założyć pas, w jaki sposób korzystać ewentualnie z wyjść awaryjnych, z masek tlenowych i tym podobne, tak więc niczym się nie przejmujemy. Pamiętajmy tylko o tym, żeby na lotnisko udać się oczywiście znacznie wcześniej niż jest sam lot. Minimum to jest 2 godziny przed rozpoczęciem lotu powinniśmy być na lotnisku. Minimum. Lepiej być oczywiście wcześniej. Jeżeli mamy zalecenia z biura podróży, czy też od linii lotniczych, żeby być na przykład 3-4 godziny wcześniej, no to naturalnie spełniamy te zalecenia. Ale minimum to jest 2 godziny przed lotem musimy być na lotnisku, żeby przejść odprawę bagażową, a to jest oczywiście kolejka, sporo ludzi, więc lepiej to na spokojnie zrobić, niż się potem stresować, że nie zdążymy. No dobra, jak widzicie, lecimy już do Polski, nie ma tutaj większego problemu. Samolot zaraz po starcie najczęściej zaczyna skręcać w samolocie, więc jest to takie drobne, dziwne uczucie dla osób, które jeszcze nigdy oczywiście nie leciały samolotem, a jeżeli ktoś już leciał, to jest to standardowe. Chodzi o to, żeby samolot obrał odpowiedni już kurs wznoszący, czyli wznosi się do odpowiedniej wysokości i już po prostu kieruje się w stronę miejsca, gdzie będziemy lądować naturalnie, czyli w stronę Polski, w tym wypadku z Grecji, jak sobie lecimy. No dobra, tak więc lecimy i zaraz Wam pokażę, jak wygląda sytuacja z oczywiście schodzeniem w dół i lądowaniem. W Polsce nie mieliśmy najlepszej pogody dzisiaj, więc mieliśmy może nie sporo, ale kilka takich obszarów, takich turbulencji podczas schodzenia w dół. Sporo chmur, no i samolot troszeczkę się nam począsnął, ale nie było żadnych problemów. Wylądowaliśmy w deszczu, no i wszystko było bezpiecznie. I co ciekawe, lecąc z Polski do Grecji, nikt nie klaskał. Ale jeżeli lądowaliśmy już w Polsce, to oklaski były. Zresztą zaraz będziecie mogli sobie to zweryfikować. Jak widzicie, teraz już powolutku sobie tutaj lecimy w dół, czyli już jesteśmy w Polsce, już schodzimy w dół do lotniska w Katowicach. No i tutaj troszeczkę turbulencji było, tak samo lotnik się troszkę potrząsł. No jak widzicie, pogoda niezbyt fajna. Skrzydło oczywiście widać, ale nie wygląda to dosyć ciekawie, można tak powiedzieć. Tak więc powolutku będziemy teraz lądować i następnie tylko wylądujemy, wsiadamy znowu do autobusu. Autobus nas podwozi pod lotnisko. Udajemy się do taśmy, żeby odebrać nasze bagaże rejestrowane, czyli nasze torby jakieś większe, czyli nasze walizki. I następnie wychodzimy z lotniska, udajemy się albo na parking, jeżeli zostawiliśmy nasz samochód, albo dzwonimy do obsługi parkingu, jeżeli w jakimś alternatywnym parkingu zostawialiśmy samochód. Ewentualnie ktoś po nas podjeżdża do 5 minut, najczęściej na lotnisko można wjechać bez opłat, pobieramy karteczkę, wjeżdża ktoś po nas, wsiadamy i odjeżdżamy, pokazujemy tą karteczkę i żadnych opłat nie będzie. No dobra, tak więc teraz obserwujcie lądowanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, wątpliwości, czy też uwagi, dobre rady dodatkowe, to oczywiście wpiszcie w komentarzu. Ten film jest skierowany dla osób, które nigdy nie leciały, boją się tego, a chciałyby pierwszy raz na przykład polecieć, ale mają jakieś swoje obawy. Z mojej strony nie ma tutaj żadnych obaw. Nie musimy się bać żadnych tragicznych wypadków, bo tragiczny wypadek może się zawsze zdarzyć. Idziemy ulicą, jakaś cegłówka czy jakiś inny element spadnie nam z dachu na głowę i też możemy ulec, że tak powiem, nieszczęściu. W samolotach jest to bardzo rzadkie, znacznie rzadsze niż w jakimś innym transporcie. Tak więc wsiadamy do samolotu, lecimy i tyle. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie leciał, no to oczywiście nie ma strachu. Wsiadamy i lecimy. No to lądujemy. Trzymajcie się. Cześć.
osobą nieprzytomną na lotnisku w Brzozicach. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z pasami zapiętymi do czasu, aż kapitan wyłączy sygnalizację zapiąć pasy. Podczas opuszczania samolotu prosimy o upewnienie się, że zabrali Państwo cały swój bagaż podręczny i wszystkie dzieci. W imieniu kapitana Fabrycy Mali, Biura Podróży Krakos oraz całej załogi pragnę podziękować Państwu za dzisiejszy lot. Mamy nadzieję, że wkrótce ponownie zobaczymy Państwa na pokładzie. A tymczasem życzymy miłego dnia. Ladies and gentlemen, welcome to Katowice. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt light has been switched off. Please remember to take your own personal belongings with you. Adiós.